Witajcie na kanale ZeptoBox, z tej strony Waldemar Wawer. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać schemat blokowy urządzenia, które będzie sterowało tym kogeneratorem. I na razie zajmiemy się tą częścią mechaniczną. A oczywiście również do tego później dokoptujemy część prądnicy. Natomiast jeżeli ktoś z Was chce starać się zrozumieć, to warto oglądać krok po kroku, dlatego nie pokazuję gotowego schematu, tylko będę go tworzył z głowy na Waszych oczach. Zapraszam do odcinka. No słuchajcie, w związku z tym, że ja, tak jak Wam mówiłem, lubię analogowo robić takie rzeczy, to Wam pokażę mniej więcej, jak ten proces przebiega i być może w czym możecie mi pomóc, może o czymś ja zapomniałem, bo też tak może być. Więc słuchajcie, no najpierw musimy oczywiście zacząć od sterownika temperatury, który jest już w domu, czyli urządzenie, które załącza piec. Czyli zapotrzebowanie zgłasza nam zapotrzebowanie na ciepło. Więc od tego zaczynamy. Czyli mam. Narysujemy sobie taki schemat blokowy i algorytmy jakby, co ma robić w jakim przypadku. Czyli tutaj mamy to sterowanie. Sterowanie, czyli będzie to impuls, który jeżeli będzie się utrzymywał, to znaczy, że silnik, ten kogenerator ma się nam odpalić i ma nam po prostu pracować. I to sterowanie będzie sterować nam płytką Arduino. Oczywiście to jest najprostszy sposób, najłatwiej się to programuje. I teraz to sterowanie będzie nam podawać sygnał włącz-wyłącz, czyli 1 albo 0. 1 albo 0 i to jest informacja do Arduino. Wygląda dość ciekawe. Czyli na razie rysuję schemat blokowy połączenia. Oczywiście mógłbym Wam chlas pokazać cały już narysowany. Będę Wam skracał maksymalnie jak się da. Arduino musi sterować nam, czyli sygnały, które będą wchodziły i wychodziły. Czyli to jest sygnał wchodzący. A teraz tu będzie nam musiał wychodzić sygnał. I tutaj damy rozrusznik. Słuchajcie, moi widzowie, Waszym zadaniem będzie wypisać w komentarzach, co zrobiłem ewentualnie źle. Lub zrobimy nawet live'a. Może to będzie lepsze, zrobienie live'a z Wami takiego interaktywnego, żeby zobaczyć, co można tam wykombinować jeszcze i dlaczego to jest właśnie takie fajne, że wszystko to, co mi tam piszecie w komentarzach, że ojej, że licznik, że ilość obrotów, to wszystko ma się tym zajmować elektronika. Ja mam tylko ustawić sobie temperaturę w pokoju, a resztą ma się zająć elektronika, która jest naprawdę bardzo tania. I to jest chyba najtańszy ten element tej całej układanki, którą robię. Tutaj musimy jeszcze zrobić zapłon i to też będzie wychodziło z Arduino. Wydaje się Wam skomplikowane? Może i tak jest. Czyli mamy zapłon, mamy rozrusznik i to jest informacja wychodząca z Arduino w zależności od sterowania. Co nas jeszcze tutaj będzie interesowało? Na pewno ilość obrotów. Prawdopodobnie weźmiemy ją z cewki, nie z komputera, czyli cewka zapłonowa, ilość obrotów, czyli mamy załatwione i to jest informacja, która będzie trafiała do Arduino, czyli Arduino tutaj nam nie będzie sterować cewką zapłonową, tylko cewka zapłonowa będzie nam podawać informacje do Arduino. Co jeszcze tutaj potrzebujemy? Jak myślicie? No oczywiście potrzebna jest również pompa wody, ta obiegowa,
sterowana sygnałem PWM, oczywiście. Pompa wody ma informację zwrotną również, ale ona, czyli może być, że pompa wody PWM będzie miała jedną i z drugą komunikację, ale przyjmijmy, że na ten moment jest dla nas najważniejsze, żeby to Arduino sterowało pompą wody, czyli w ten sposób kierunek na razie z powrotem nie jest nam potrzebny, chociaż jest oczywiście możliwe. Co jeszcze nam tutaj potrzeba? Potrzeba nam czujnika temperatury wody, silnika oczywiście, czyli czujnik temperatury silnika i ta informacja również będzie spływać do Arduino. No przydałby się tutaj wyświetlacz, aby mieć informacje wyświetlane, czyli oczywiście w tym kierunku. Następna rzecz, która nas interesuje, to jest oczywiście, żeby sterować pompą wody PWM, to oczywiście jest nam potrzebna temperatura na wymienniku. Ja mówię o tym wymienniku płytowym. I temperatura na wymienniku oczywiście też jest informacją wchodzącą do Arduino. Czy coś jeszcze tutaj jest nam potrzebne? Chyba nie. Czyli taki schemat blokowy połączenia jest nam na ten moment potrzebny. To jeszcze oczywiście przydałyby się inne informacje, jak ilość paliwa i tego typu rzeczy. Na ten moment nie będę, chyba że macie, słuchajcie, no to apel przy tej okazji, bo ja bym z chęcią tutaj jeszcze zainstalował pomiar przepływu paliwa. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, może są gotowe takie, ja jak na złość nie mogłem znaleźć, jak są to jakieś takie do zabawek bardziej. No i ten pomiar przepływu paliwa oczywiście też by wchodził tutaj do Arduino. Ale to nie jest wymagane. Jest to jako dodatek, że tak powiem. I teraz co ma się wydarzyć? No i właśnie teraz to, co jest bardzo istotne. Czyli to wszystko musi ze sobą współgrać. Najpierw oczywiście zajmę się napisaniem programu, który będzie sterował. Czyli tutaj mamy włącz, wyłącz i musi to iść, te informacje tutaj. Czyli nas interesuje po włączeniu, co ma się wydarzyć. Czyli jeżeli sterowanie równa się 1, to, no właśnie, słuchajcie, to jest algorytm. I co teraz ma zrobić? Czyli jeżeli tu daje nam informacja z domowego rozdzielacza, przypływa do nas informacja do Arduino, że ma włączyć, to co ma się wydarzyć? No i co ma się wydarzyć? Więc tak. 1. Włącz zapłon. To jest niby takie proste. A tu właśnie trzeba rozpisać. No i teraz po włączeniu zapłonu. Co ma się wydarzyć? Na przykład odczekać czy nie czekać. No tutaj w tym matizie zauważyłem, że chodzi chwilę pompka paliwa, więc można by było, że poczekaj 1 sekundę. Tak? Dalej mam. Co dalej musi zrobić? No musi oczywiście zacząć działać rozrusznik. I teraz, czyli jakby punkt trzeci. Załącz rozrusznik. I teraz po załączeniu rozrusznika wiadomo, że on kręci. I teraz ilość obrotów, tak, z cewki zapłonowej, bo to nam jest potrzebne, ale również takie rzeczy jak czujnik temperatury silnika. Czyli przed trójką, już zobaczcie, zrobiłem false start, bo warto by było sprawdzić, czy czujnik temperatury silnika nie przekracza jakichś tam dozwolonych wartości. Natomiast powiedzmy, że na razie to pomijam, ale zobaczcie, jak to jest właśnie trudne. I czyli załącz rozrusznik i teraz kręć rozrusznikiem, czyli punkt A, kręć przez na przykład 5 sekund. No, czyli tu powinno być małą literą. Już pewno mi zwracacie uwagę. 5 sekund. Kręć przez 5 sekund. I teraz tak. Jeżeli ilość obrotów silnika, jeżeli il
obry jest, powiedzmy, większa niż 400, to przestań kręcić. Rozumiecie? I teraz kolejny warunek, nie wiem, czy to pisać B, bo to chyba będzie nieprawidłowo. Jeżeli ilość obrotów, jeżeli il OBR jest mniejsza niż na przykład tamte 300, odczekaj na przykład 5 sekund i dalej musi być. C, jeżeli ilość obrotów jest mniejsza niż 300, wróć do punktu A, do A, zobaczcie, wróć do A, czyli tutaj. Natomiast jeszcze trzeba by było przewidzieć, ile tych prób ma być. Czyli na przykład włączamy zapłon, czekać jedna sekunda, załączyć rozrusznik, kręcić przez 5 sekund i teraz nie odpalił. No ilość jest mniejsza, więc odczekuję 5 sekund. Jeżeli ilość obrotów mniejsza niż 300, wróć do punktu A. Ale jeszcze co? Jeszcze na przykład trzeba by było ustawić ilość prób. Ilość prób ustaw plus 1. Tak? I oczywiście musimy tutaj też przyjąć, ile tych prób ma wykonać. W moim przypadku ja myślę, że 5 maksymalnie może być, czyli 5 razy ma automat próbować uruchomić silnik do momentu, kiedy 5 prób uruchomienia. I żeby wyskoczył błąd po 5 próbach, jeżeli się już nie uda 5 razy, to według mnie nie ma sensu tutaj tego kontynuować. I oczywiście tu jeszcze w międzyczasie muszą iść informacje do wyświetlacza, które tutaj pominąłem, bo na razie robimy tą sprawę tutaj techniczną. Czyli to mamy to. I załącz rozrusznik i tak dalej. I teraz D. Jeżeli ilość obrotów będzie, powiedzmy, ma tutaj, tak, czyli kręć, jeżeli ilość obrotów jest większa niż 400, no to żeby przeszło właśnie do punktu D. To D. Do, może D, do D po polsku. Do D. I teraz D. Jeżeli ilość obrotów jest większa niż 400, mach. Już w głowie mam cyferkę wcześniej. Czyli jeżeli ilość obrotów jest większa niż 400, to ma przestać kręcić, co jest oczywiste. To przestań, czyli to wyłącz, a może tak, to załącz rozrusznik, wyłącz rozrusznik. I tak rozpisujemy wszystko programiście. Jeżeli tak mu to rozpiszemy i przewidzimy wszystkie ewentualności, no to oczywiście będzie wszystko działać idealnie. Jeżeli tak mu nie rozpiszemy, no to on nie będzie wiedział, jakie warunki postawić, co ma się dziać. No bo wspomniałem wam, że tutaj włącz zapłon. Co by jeszcze tu się przydało? Włącz zapłon, sprawdź temperaturę silnika, tak? Czyli powinien być drugi punkt. Czyli powiedzmy, dopiszę tutaj 1A punkt. Sprawdź, jeżeli na przykład temperatura silnika, powiedzmy, jest większa niż 110 stopni Celsjusza, to nie odpalaj. To już tutaj wyświetl błąd, tak? Błąd. To błąd. I zobaczcie, w ten sposób trzeba to wszystko rozpisać. No nie musi być tu punktów, tylko musi być co? Ten nasz sterownik tego systemu ma robić. Czyli to powiedzmy, że mamy załatwione uruchomienie, jeśli czegoś jakby nie pominąłem, no to wszystko to się dzieje. I teraz tak. Jeżeli, takie warunki, jeżeli temperatura wymiennika, tak, wymiennika
jest na przykład, powiedzmy, większa niż, nie wiem, 50 stopni Celsjusza, powiedzmy, chociaż i tak wiadomo, że termostat się nie otworzy, to ustaw PWM pompy mówimy tutaj o pompy wody to ustaw PWM pompy no i teraz właśnie i teraz to musi się odbywać płynnie czyli im wyższa temperatura czyli takie mapowanie musi zostać zrobione że jeżeli temperatura rośnie, to sygnał PWM musi w tym przypadku maleć, bo założenie jest takie, że PWM, jeżeli mamy 100%, tłumaczę Wam ciekawe rzeczy, ale to ustaw PWM pompy powiedzmy na 90%. I 90% to oznacza, że pompa nam będzie pracować mniej więcej na 10%, to się równa 10% swojej wydajności. I teraz jeszcze też dokładnie takie same warunki musimy napisać do obrotów silnika, ale to później. Czyli teraz się zajmiemy temperaturą, czujnikiem temperatury, czyli jeżeli temperatura wymiennika jest większa niż 50 stopni, to ustaw PWM pompy 90 na 10% swojej wydajności. I teraz musimy przeliczyć, że na przykład maksymalną temperaturę, którą tu będzie odbierać, powiedzmy, będzie to 97 stopni, czyli trzeba zrobić takie mapowanie. Czyli tak, od 90% PWM do no bo to jest w drugą stronę do 0%, a 0% to jest 100% sprawności. Jak widać z tej tabeli właśnie sygnał PWM musi być większy niż 0, a maksymalnie może przyjąć 10, czyli tutaj to założenie, że 0 źle przyjąłem. Jak widać, no nie spojrzałem wcześniej w tą tabelę, ale tutaj właśnie od razu przy montażu Wam to koryguję. Tak, no to ma to być równoznaczne z temperaturą w zakresie od 50 stopni Celsjusza na przykład do 97 stopni Celsjusza. Rozumiecie mnie w tym tutaj? Czyli tak, w ogóle pompa ma zacząć działać, bo wcześniej jest ustawiona na 100% PWM-u, czyli no jeszcze te parametry startowe trzeba ustalić, tak? Ale jeżeli temperatura będzie większa niż 50 stopni, to w ogóle dopiero zacznie się ta pompa, czyli to jest takie minimum, te 10% około jest takie minimum z minimum wydajności tej pompy. I ta pompa będzie to już mielić tą wodę. I teraz, więc jeżeli temperatura będzie mniejsza niż 50 stopni, to PWM ma się ustawić, czyli tu musimy jakby kolejny a warunek, a to jest mapowanie, czyli jeżeli temperatura wymiennika będzie mniejsza niż 50 stopni Celsjusza, no bo tu większa albo równa można też dać, to PWM pompy równa się 100%. A PWM pompy 100% to oznacza, że pompa nie działa w ogóle. No taka ciekawostka, bo akurat działa to przy tej pompie dokładnie odwrotnie. Nie wiem jak jest przy innych pompach, ale akurat tą pompę, którą mam, wody w ten sposób działa.
No i tą zależność oczywiście, że powiedzmy od 90 do 100, to będzie od 50 do 97. To ustawia się proste mapowanie. Można ewentualnie tą mapę sobie wymyślić samemu, bo to nie musi być liniowo. Bo tak w przypadku, kiedy ustawimy sztywną mapę, że 90 to jest 50, tak? Czyli powiedzmy 50% to by była połowa tego zakresu pomiędzy 50 a 97 stopni. Ale być może tak to może działać, żeby sobie dodawało i odejmowało i w ten sposób pięknie, płynnie regulowało pracę pompy. Idealnie do tego, jakby odbierać. Czyli ma przyspieszyć, ale jeżeli ta temperatura wymiennika spadnie, to ma zwolnić ta pompa. I zobaczcie, czyli to mamy załatwiony jakby kolejny etap. To był etap tu załączania tego sterowania. A tu akurat przydarta kartka jest, no ale dobra. Więc teraz co tu nam jeszcze jest potrzebne? Czyli jeszcze jest nam potrzebne, czego tutaj nie narysowałem, czyli serwomotor gazu. Czyli żeby nam automatycznie sobie dodawało gaz, to zainstaluję przy tym silniku serwomotor, bo niestety ten silnik nie ma serwomotoru jakby fabrycznego, natomiast można sobie dołożyć do niego serwomotor i oczywiście to jest informacja wyjściowa z Arduino. Serwomotor jest też kalibrowany przelicznikiem takim samym jak tutaj do temperatury. No i teraz można sobie właśnie tutaj różne założenia zrobić. A jeszcze tu w tym układzie będzie nam potrzebne sterowanie prądnicą, sterowanie tym przetwornikiem, który będzie dociążał nam prądnicę, także jeszcze gdzieś tutaj sterowanie obciążeniem prądnicy. Słuchajcie, dla Was to może być bardzo skomplikowane, dla wszystkich mechaników, ale dla mnie to jest naprawdę bardzo prosta sprawa. I to wszystko właśnie będzie się działo programowo. Oczywiście też programowo można zmieniać dawkę jeszcze paliwa, inne rzeczy, ale nie chcę tu popłynąć, nie chcę Wam mówić, jak właśnie bez zwiększania ilości obrotów można fantastycznie podnieść temperaturę silnika w bardzo łatwy sposób, więc ja już to Wam mówiłem, ale oczywiście się ze mnie śmialiście, że nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, nie mam zielonego pojęcia o tym. Powiedzmy, uznajmy, że tak jest. Mi to nawet na tym nie zależy, słuchajcie. Ja chcę Wam zawsze pomóc, przekazać pewne rzeczy, dane i tyle. Czyli teraz. Powiedzmy, że możemy oprzeć temperaturę obrotów o właśnie tą tutaj, ale no wszystko możemy sobie dostosować do tego obciążenia prądnicy i jeżeli będę już wiedział, czyli poznam tą mapę, jak z wydajnością tego silnika względem wytwarzania ciepła i tak dalej. Oczywiście on może sobie znajdować ten punkt sam, natomiast no wymagałoby to po prostu dodania kolejnych warunków. Czyli by liczyło się jeszcze z tym pomiar przepływu paliwa, bardzo istotna sprawa by była i fajna. I jeszcze no fajnie by było jakby podłączyć to pod ciepłomierz, bo też można Arduino podłączyć pod ciepłomierz. Ten ma licznik impulsów, który i ma też komunikację tam na podczerwień, chyba z tego co kojarzę, więc no dobra. Czyli serwomotor gazu będzie właśnie sterował na podstawie informacji z cewki zapłonowej o prędkości obrotowej silnika. I tutaj możemy też zawrzeć znowu jakby tą temperaturę, czyli jeżeli najpierw jeszcze warto by było oczywiście też wystartować tutaj jakiś timer tak zwany po tym włączeniu, żeby on sobie jakiś czas rozgrzał się do tej temperatury. Czyli na przykład możemy sobie, jeżeli temperatura silnika będzie powiedzmy większa niż 90 stopni Celsjusza, a mniejsza niż 110 stopni Celsjusza, powiedzmy, bo tutaj takie założenia przyjęliśmy. Może będzie mniej, bo powiedzmy 105, 107, nie wiem dokładnie ile tam, przy jakiej temperaturze pracuję, więc to przyjmuję jakieś po prostu założenia, żeby Wam pokazać, jak się przygotowuję do programowania. Jeżeli temperatura silnika jest większa od 90 stopni lub mniejsza do 110 stopni, to no i właśnie tutaj serwomotor ma taki sam PWM, sterowanie.
I powiedzmy, właśnie to znowu będziemy ustawiać te PWM servo, czyli to servo, servo przez V powiedzmy, servo od powiedzmy zera, to będą jałowe, do od 0% do powiedzmy gazu, żeby nie dodawał więcej niż 30 powiedzmy procent. I to ma być odzwierciedleniem ilości obrotów. Czyli to jest jakby zakres gazu, a ilość obrotów, czyli tak, jeżeli temperatura silnika, temp silnika większa jak 90 stopni Celsjusza, czyli powiedzmy mniejsza, dobra, tu już pokręciłem, czyli mniejsza jak 110 stopni Celsjusza, to ma servo plus 1. Tak, plus 1. A jeżeli temperatura silnika mniejsza, aha, czyli no mogłem to, niż 90 stopni Celsjusza, to servo minus 1. Czyli ma zmniejszyć o 1 stop i ten zakres tutaj od 0 do 30 to jest ten maksymalny. No widzicie, coś z tym warunkiem jest nie tak. Czyli tak, jeżeli temperatura silnika jest mniejsza niż 100 stopni Celsjusza, trochę się zamotałem, i obroty silnika są mniejsze niż 3000, to ma dodać troszkę gazu. I on będzie dodawał, wiadomo, jak ta temperatura i dojdzie do tej maksymalnej ilości obrotów. Ale jeżeli temperatura silnika jest większa niż 100 stopni, to servo minus 1 i tak do aż najwolniejszych. Obroty silnika tu chyba nie będą miały znaczenia, żeby odjąć ten gaz. No dobra, czyli tutaj na razie to wykreślimy. No, słuchajcie, sporo materiału. Na pewno jeszcze przeoczyłem mnóstwo rzeczy, więc chciałbym zrobić z Wami live'a na taki temat. Oczywiście możecie mnie zarzucić, że tu porobić jeszcze mnóstwo innych czujników. Można, wszystko można. Właśnie pomiar przepływu paliwa, jeszcze tutaj może być pomiar energii cieplnej, tak? Obróciłem trochę do Was, mi się źle pisze. No dobra. I to też ta informacja tutaj do Arduino będzie spływać. To wszystko można zrobić i porobić właśnie co najważniejsze te warunki. Czyli, że jeżeli sytuacja jest taka, że powyżej 110 stopni Celsjusza, to na przykład tutaj ten PWM pompy tej wymiennikowej musi być, albo żeby na przykład jeszcze dołączał drugą pompę, żeby silnik bez odpalenia, a mógł się wystudzić. Można tutaj zrobić mnóstwo rzeczy, żeby tego silnika też nie przegrzać, żeby sam się wyłączał tutaj zapłon, tak? Więc no wiadomo, że tych warunków tu wszystkich nie napisałem, ale właśnie o to chodzi. Czyli tutaj tylko dodałem to, że jeżeli temperatura silnika powyżej 110, to błąd. No i oczywiście wyłączenie zapłonu, tak, żeby silnik zgasić. Zobaczcie, jakie to jest proste. Nie wiem, ile czasu nawet będzie miał ten odcinek, ale tak to wygląda u mnie taka rozpiska. I ona do każdego projektu musi być. Nie wiem, dlaczego nie lubię robić tego elektronicznie, tylko tak sobie rozpisuję właśnie te wszystkie rzeczy i później przenoszę to do rzeczywistości. Oczywiście tu również przy tych warunkach jeszcze w międzyczasie musi być to, co się będzie na wyświetlaczu wyświetlało. Czyli wyświetlacz, już mam 4x20 znaków. Wyświetlacz 4x20. No i trzeba będzie ładnie jakoś tam opakować. Czyli żeby się wyświetlały takie najważniejsze informacje. Czyli ilość obrotów, temperatura na wymienniku, temperatura silnika. Może być jeszcze temperatura
nie wiem, zasilania i powrotu z domu, no różne tu. Jeżeli chodzi o czujniki temperatur, to praktycznie Arduino na tak zwanym one wire jest w stanie nieokreśloną ilość czujników temperatur przyjąć, więc one mają każdą po prostu swoją cyfrową adresację, więc to wykorzystujemy jeden pin w Arduino, a mamy temperatury, czujniki z różnych miejsc. No. Dobra, to tyle. No i tak wiadomo, jak się sterowanie skończy, no to ma ten silnik zgasić, czy też go najpierw wychłodzić, tak, bo można tak zrobić, żeby go najpierw wychłodzić, odebrać z niego tą maksymalną ilość ciepła. No i tyle.